udawaj, nie udawaj. Kogo możemy dla ciebie wkręcić? Moją siostrę Marysię, która zapisała się na kurs zimowy w góry i tam wiecie... Szkoła przetrwania, raki czekany, takie rzeczy? Tak, dokładnie. Wow, zimowe wejście na jaki szczyt? No zbiórka jest w Zakopanem, ale w sumie nie wiem na jaką górę. No, Dolina Chochołowska na początek, po co od razu góra? Hello. Tak, proszę. Cześć, dzień dobry. Adam Gąsienica. Witam. W sprawie jednodniowego kursu zimowego telefonuję. Cześć, Marysia. Tak. Witam. Jak ze zdrowiem? Wszystko w porządku? Tak, w porządku. Słuchaj, czy ty w ogóle masz jakieś doświadczenie we wspinaczce, tatelnictwie, powiedz? Zimowym nie. Zimowym. Tylko pierwszy raz byłam, ale to na kartowym, więc nie wiem, czy się liczy. Kolejką, tak? Nie, no gdzie? No noga. Ja słyszę, że ty jesteś na pewno żółtodziób całkowity, niestety. No co ja ci poradzę? No po prostu. Także ty od razu trafiasz tutaj do grupy początkującej. Ale w sensie będziemy osobno, tak? Jest szansa, że będziecie razem, wiesz? No dobra, okej. No, bo mamy w Warszawie okno pogodowe teraz. Słuchaj, ty mieszkasz sama czy z kimś? Z kimś. Najgorzej. Będziemy mieli idealne warunki pogodowe, żeby odtworzyć je do tych, które będą panowały na terenie hali kondratowej. Zaczynamy od nocy spędzonej na balkonie. Nie no, co to ma być? Bez przesady. Śpiwór. No i zawsze możesz zwrócić do ciepłego domowego schroniska. No dobrze. Normalnie w górach nie ma takich warunków. Hamowanie czekanem. Próbowałaś kiedyś tego wcześniej? Nie. Ale ja po to się zapisałam na kurs przecież, żeby się tego nauczyć. To co to za pytania pan zadaje? Eliminacyjne przede wszystkim. Aha. W warunkach lawiny liczylibyśmy jednak na doświadczenie uczestników. Nie, to ja niczego nie umiem. Nic. Czapka, rękawiczki. To mam. Stóp tuty? Mam. Marysia, trzeba zrobić w tym zdjęcie, wiesz? Zrobić sobie zdjęcie i nam wysłać. Masz teraz pod ręką te rzeczy? Nie. To szkoda, bo jakbyś nam teraz to zdjęcie wysłała, wiesz, jak stoisz z tym wszystkim i tak machasz tym czekanem, pozdrawiasz swoją siostrę Ewę i wszystkich w Radiu RMF Max. To byśmy zobaczyli prawdziwą wspinaczkę. Ewuniu, wytłumacz teraz, na jaki szczyt wjechała Marysia? Nie wiem na jaki, ale wysoki. To szczyt radia RMF Max, którego widać naprawdę daleko, szeroko, Giewont też. Jest wbita w niego antena, na której bardzo gorąco cię witamy. Nie, cześć, Marysia. Ja to na Facebooku oglądam sobie czasami. A to będziesz mogła wreszcie siebie obejrzeć, a nie zazdrościć pozostałym, że takie rzeczy się tam dzieją z ich udziałem. No właśnie. No ale było ciężko mnie wkręcić, trzeba przyznać. Strasznie cię. Ogromnie, nigdy słuchaj. Się tak nie męczyliśmy. Naprawdę. Już prawie siedziałaś w czapce i w stóp tutaj. Nie lubię was. My cię pozdrawiamy, my cię uwielbiamy. Cześć, trzymaj się. Pa.